Dzisiaj zabieram Was w podróż w czasie. Ale nie będzie to podróż tylko w czasie. Musimy się udać do Szkocji. Bo tam w 1788 roku Robert Burns pisze wiersz Auld Lang Syne. I nie ma pojęcia, że będzie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek na świecie. W krajach anglosaskich jest przede wszystkim śpiewane w Wigilię Nowego Roku. U nas przetłumaczył ją, a tak naprawdę napisał zupełnie inny polski tekst Jerzy Litwiniuk. I ta właśnie piosenka jest śpiewana na obozach, zlotach harcerskich, ale nie tylko. Śpiewamy ją na koniec wakacji. Śpiewamy ją wtedy, kiedy trzeba się pożegnać z naszymi nowo poznanymi przyjaciółmi. A tymczasem w nowym roku szkolnym życzę Wam wytrwałości, uśmiechu i pasji do grania na gitarze, bo dzięki tej umiejętności na pewno jesteście w stanie sobie zjednać niejednego przyjaciela. To do roboty. Akordy, jakie pojawią się w dzisiejszym opracowaniu, są bardzo proste. D-dur, A-dur i G-dur. To wszystko. Bicie, jakie pojawi się w tym opracowaniu, to 4/4. Chociaż widziałam też w polskiej wersji tej piosenki na 6/8. Ale to nie jest Auld Lang Syne. I to nie jest ta piosenka, którą ja znam z filmów. I moim zdaniem dużo lepiej brzmi na 4/4. I w tym momencie pojawi się 2/4, czyli 4/4. W tym momencie jest 2/4 i tyle. I jeśli chcielibyście to zagrać tak, to zapraszam już na naszego Facebooka Śpiewnik Wywroty. Tam roztłumaczę, jak zagrać to w sposób klasyczny. To gramy. Ogniska już do gasa blask, protecki splećmy krąg. Wieczorny ciszy w świetle gwiazd, ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni pozna moc, nie będzie dzwonił słów. Widzimy już za tydzień, a wybierzcie i grajcie, bo nic tak nie jednoczy ludzi jak muzyka, jak wspólne granie i śpiewanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i udanego nowego szkolnego roku.